Dziś będzie o potencjalnej wtórności fantastyki młodzieżowej w literaturze. A przy okazji odkryjemy sobie tajemnicę tego, dlaczego moje nazwisko znalazło się na okładce książki. Nie ma co dyskutować na temat popularności fantastyki młodzieżowej, ponieważ ta zdaje się być namacalna niemalże na każdym kroku. Księgarnie, empiki, wszystko aż kipi nowościami z tego gatunku i zdaje się, że ten gatunek jest coraz bardziej popularny, bo coraz więcej wydawców wydaje takie książki i coraz więcej tych książek przewija się oczywiście przez internet. Oczywiście można powiedzieć, że to marketing, ale też niekoniecznie, bo jeżeli byśmy tego nie kochali, to byśmy tego nie kupowali i nie czytali. W związku z tym dziś o książce, wokół książki, na której dziewiczo pojawiło się moje nazwisko, mimo że nie ja ją napisałem, niestety nie ja jestem autorem tej książki, a szczęście w nieszczęściu, że tylko jeden egzemplarz tej książki powstał z tym nazwiskiem. Rachel E. Carter, autorka pierwszego roku, czyli pierwszego tomu cyklu Czarny Mag. Stworzyła nam książkę, która potencjalnie wpisuje się w kanon wtórnych, fantastyk młodzieżowych, w kanon tego, co już znamy. Ale czy na pewno to znamy? Czy na pewno jest to tak wtórne? I czy w ogóle wtórność jest zła? Zacznijmy od tego, czym jest ta książka, a opowiem wam ta, która milczy i nie wie, jak się wbić w moje słowa. Więc główna bohaterka imieniem Raya, pisze się Ryjach. 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 Ja czytam to jako Raya, bo jakoś tak to ładnie brzmi, Ryjach. Raya. Razem z bratem wybiera się do szkoły, chciałabym powiedzieć magii czarodziejstwa, bo tak już ładnie to brzmi od tylu lat, do Akademii Magii, no można tak powiedzieć, no Akademia tak. Magii. I razem z nimi wybiera się tam również 120 innych chętnych, potencjalnych magów, ale... Ale ty masz pamięć do liczb. Tak, pamiętam, bo podkreślali to wielokrotnie, 122 uczniów było, tak. I pierwszy rok jest rokiem próbnym, i gdzie po tym roku zostanie wybranych 15 osób, bo są trzy frakcje i w każdej frakcji jest wybierany 5 najlepszych. Więc nasza bohaterka oczywiście wybiera sobie frakcję, do której chce dostać się jak największa, bardzo duża liczba osób, chyba nawet połowa albo ponad połowa, więc tego trochę jest. I ma nie lada wyzwanie, żeby te wszystkie osoby pokonać, gdyż jej magia dopiero kiełkuje, tak jakby, i ona w czasie tego roku dopiero swoją magię rozwija. Bo to jest właśnie tutaj fajne, że nie każdy ma magię na tym samym poziomie, tylko wszystko zależy od tego, jak się nauczy zaklęć, tylko każdy ma magię, którą musi rozwijać. Co? Przywaliłaś Harrymu Potterowi. No tak! Tak prosto w noc. No tak, bo to jest, no trzeba powiedzieć, no to ma dużo wspólnego z Harrym, bo jest szkoła tak jakby magii, tak? I są uczniowie, uczą się magii i w ogóle. Znaczy, tak? Ta książka ma w ogóle wiele wspólnego z wieloma książkami. No poczynając od Harry'ego Pottera. Tak najbardziej rzucające się w oczy jest Harry. No. Harry Potter? Szklany Tron? Szklany Tron, pierwszy Szklany Tron. Niezgodna, skoro niezgodna, to Igrzyska Śmierci. Ja bym powiedziała, że klimatem jest bardzo zbliżona do łowczyni Virginie Becker. Ja tam tak to tutaj to znalazłam. Bo... Generalnie no można powiedzieć, że wiele książek się w tej książce znalazło. Tak. Takich złapanych za ogonki, poucinanych po kawałku i złożonych co zamęt do kupy. Powiedziałbym tak, gdyby ktoś niedoświadczony tę książkę pisał, to stworzyłby z tego taką zupę, jak ja zrobiłem w dzieciństwie, czyli rosół na osach. Ale widać na szczęście, że ktoś tutaj miał pojęcie, jak te składniki ze sobą wymieszać i nie wyszło im niezjadliwe badziewie. Próbowałem częstować mojego tatę, ale na szczęście się nie skusił. Biedny tata. Znaczy, biedny, że go w ogóle próbowałem tym częstować no i głupio było mu odmówić, biedaczek. W każdym razie, no nie wiem, jak ty odbierasz tę książkę, bo ja odbieram ją, że mimo tego, że jest zbudowana na bazie wielu innych książek, to jednak ma ona swoje własne tętniące serducho. Owszem, mimo wtórności nie jest wtórna. Ale wtórność. Właśnie teraz przejdziemy do tego meritum. Czym jest wtórność w młodzieżówkach? Jakie elementy znajdują się w młodzieżowej fantastyce, które niemalże zawsze muszą się pojawić? No dla mnie takim najbardziej, tak powiem, rażącym takim właśnie aspektem jest... Dobrze mówię aspektem? Tak. Główny bohater, który jest zwyczajny, taki, no taki ticiu piciu, a nagle na przestrzeni całej książki okazuje się, że on jest niesamowity, że on jest wybrańcem, że on jest ponadprzeciętny i wszystkich powala na kolana.
Oczywiście musi mieć jakieś moce, którym inni nie sprostają, które dopiero się w nim rozwijają. Inne moce niż wszyscy, mocniejsze moce i tylko on jest tutaj jedynym wybranym, który może pokonać zło wszechświata i w ogóle zło ludzkości i takie tam. Więc to jest taka najgorsza rzecz, która się właściwie wszędzie powiela. Drugi wątek dla mnie to jest motyw mrocznego, tajemniczego, na ogół mężczyzny. Christian Grey, no coś style, który z góry, patrząc na wszystkich, niechęć wzbudzając ogromną, z odrazą zmieszaną niemal, staje się nagle nadorany przyłóż kotełkiem, piesełkiem albo fokełkiem i tulnie cały, pije, bo ja taki pieszczoszek jestem tak naprawdę. Ale... Tak. I jeszcze jak na moje zawsze się powiela również schemat przyjaciela. Przyjaciela, który się praktycznie pokazuje, pojawia na początku książki, który już jest best friends forever z naszym głównym bohaterem i bez którego pomocy, którą okazuje naszemu bohaterowi, no bohater nasz by nie zaszedł daleko. Nie. Bo on zawsze ma właśnie wie coś, czego albo umie coś, czego nie wie główny bohater i on go naucza i wtedy już jest właśnie to coś, to. Kolejny aspekt, jeżeli dochodzi do rywalizacji, to główny bohater zawsze musi przegrać po to, żeby wygrać. Że rzadko kiedy zdarza się, żeby główny bohater tak jednoznacznie wygrał, bo na ogół to musi być: och, to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, tak, możemy już iść. Skoro nie wygrał ostatecznie, to na pewno na punkty wygrał. Przegrałeś. Ale wygrałeś. Przegrałeś, ale wygrałeś. I to jest taki aspekt, który mnie na przykład bardzo wkurza, bo chciałbym kiedyś zobaczyć książkę, w której główny bohater jest zwykłym człowiekiem przeciętnym i walczy z dużo potężniejszymi od siebie i gdzieś tam, nie wiem, sprytem albo współpracą z innymi jest w stanie sprostać wyzwaniu. B. Mamy mrocznego Christiana Greya, który nie staje się partnerem do łóżka, tylko który gdzieś tam dostaje w pierdziel za krzakami i zostawia się go leżącego bez ubrań. Tudzież do końca książki, tudzież serii jest zły. Tak. Albo udaje dobrego, a praktycznie jest zły. I ostatecznie oczywiście bohater główny, który ponosi porażkę. To jest coś, czego mi tak strasznie brakuje. No jest oczywiście jeszcze wiele innych elementów, które pojawiają się w fantastyce młodzieżowej. No między innymi chęć gdzieś tam, jakieś załamanie i chęć odpuszczenia, że wszystko co robię jest bez sensu. Ja już nie chcę tego robić. To był błąd. Wielbłąd. No. I to są takie rzeczy, które pojawiają się niemalże zawsze. Wszędzie. No i też cecha, którą na szczęście ta książka nie powiela, to jest to, że w fantastyce rośnie ilość stron. Rośnie i rośnie, bo im grubsza fantastyka, tym bardziej szczegółowa. Dlatego ja powiem, że ja jak widzę taką fantastykę, to w ogóle po to nie sięgam. Bo ja mam jakąś taką psychiczny uraz, że jak widzę takiego klota, to już od razu mi się nie chce, bo nie dam rady, szkoda mi czasu i w ogóle. Jeżeli chodzi o pierwszy rok Czarnego Maga, to jest książka, która na pewno pewne z tych rzeczy wtórności w sobie zawiera. Nie powiemy, które, żeby wam nie zdać spoilerów. Tak. Pewne rzeczy są, pewnych nie ma, pewne być może są, a być może nie ma. To musicie się przekonać sami. Ale to, co mnie urzekło w tej książce, to jest fakt, że ona jest zlepkiem taką, nie wiem, czy dobrze to powiem, kołdrą patchworkową. Z różnych patchworkiem, z różnych skrawków złożoną. I to ma własnego ducha i autorka potrafiła tutaj wymieszać. No szklany tron wymieszajmy z Harrym Potterem. Gdzie Harry Potter w obliczu tutaj nauka magii w Harrym Potterze kontra nauka magii w pierwszym roku, to jest po prostu coś nieporównywalnego. Rowling klęka, pada i kwiczy. Bo u Rowling każdy ma moc, każdy kto dostanie list przychodzi do Hogwartu, wszyscy zostają czarodziejami, nawet największy Tuman. Niekończącą się moc. Tak, napierdziela. A tutaj niestety no moc się kończy w pewnym momencie. No i trzeba się uczyć, trzeba ćwiczyć, żeby ta moc tak jakby się rozrastała. Jej ilość, no nie wiem jak to powiedzieć. No w Harrym Potterze jest unlimited ammo! W różdżce i każdy nawala. Dopóki w patyku sił starcza, że patykowi nigdy się nie braknie. Natomiast tutaj bardziej byśmy to powiedzieli, że ta moc magiczna jest bardziej jak sport. No jak sport. Oczywiście nie liczy się tylko, bo nawet nawet ja mógłbym zacząć trenować, to rozbiegać sztafety i inne i nadal będę popierdółką i w żadnych zawodach nic nie osiągnę, bo nie mam do tego talentu. Więc liczy się talent wrodzony, DNA, ale liczy się też ciężka praca w pocie czoła. I właśnie ta książka pokazuje, czy naprawdę ciężką pracą jesteśmy w stanie, powiedzmy, dorównać tym, którzy, powiedzmy, mają ten wrodzony talent, tudzież ćwiczą od wielu, wielu, wielu lat. Tak. No. Są też elementy, które, no, teoretycznie wkurzają, bo ja wam powiem szczerze.
Chwilami mi wychodzą bokiem fantastyki młodzieżowe, bo lubię czytać. Na przykład bardzo lubię Sarah J. Maas, która mimo wszystko stara się coś nowego wpleść, stara się jakoś ten świat wykreować fajnie. Lubię tam innych autorów. A są też tacy autorzy, którzy po prostu brodzą w tej brei powtarzalności i nie wiedzą nic innego, jak to zrobić. Pochwil się ze mną, pobrodź w tej brei. No dreptam sobie. Którzy brodzą w tym, toną i w zasadzie potrafią tylko imiona bohaterów zmienić. Tutaj tego nie ma. Książka liczy sobie zaledwie 360 stron. Nie ma w niej ani jednego momentu dłużyzny. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów trafiłem na książkę, w której nie ma ani jednego momentu, który mógłbym powiedzieć: Jezu, dobra, to obrzydzenie jest niepotrzebne, wywal. Ten opis i ten też tak. Niepotrzebne. Nie ma tutaj w zasadzie żadnych upiększeń tekstu, tylko mamy historię opowiedzianą w prosty, bardzo fajny, przejrzysty sposób, który trafia do czytelnika. Jedynym minusem są czasami takie dłuższe przeskoki czasowe, które dla mnie są takie trochę... No nie pasowało mi to. Czasami wprowadzają taki lekki chaos, dezorientację w terenie i trzeba się znowu wczuć. No ale przede wszystkim na książkę czyta się w bardzo szybkim tempie i bo trudno się odebrać. Bo jest bardzo prostym językiem napisana. Znaczy nie aż tak prosty. No. Dla mnie jest to bardzo prosty inaczej, język. Bardzo przystępny. Niekoniecznie prosty, ale przystępny. Tam nie był i prosty, i przystępny, skoro pochłonami w kilka godzin, że tak powiem. Bo ja zawsze mam problem, ja zawsze długo czytam, w ogóle ja wolno czytam. A to poszło mi i już. Tak. Czyli musiało być naprawdę prostym językiem. Dobrze. Nie będę się z tobą spierał, bo nie na tym rzecz polega. W każdym razie, jeżeli macie ochotę na książkę, która teoretycznie będzie bazowała na tych samych schematach, które znacie, ale potrafi dać coś nowego, potrafi zmieszać to w nieoczywisty sposób i zaserwować danie takie, jakie znamy, ale nieco inaczej, w bardziej wysmakowany sposób, to gorąco wam pierwszy rok polecamy. Ja liczę na to, że kolejne tomy będą równie dobre albo nawet i lepsze, bo jest tutaj zadatek na to, no już taki końcowy, że tak powiem, ujawnienie pewnej postaci, to tego, co kieruje pewną postacią, i zdaje się być takim zaczątkiem czegoś, co może być dość ciekawe. No i oczywiście bohaterowie, mimo że książka jest krótka, mimo że nie ma duży, to bohaterowie są dość fajnie przedstawieni. Może nie ma to jakiejś głębi, nie poznamy tego, co tkwi głęboko w sercu czy pomiędzy pośladkami głównej bohaterki. Ale nie są tacy płytcy i tacy bez wyrazu. Tak, nie są tacy płytcy, nie są bez wyrazu, coś tutaj czuć. Ja bym powiedział tak, do wtórności wracając. Wszyscy kochamy czekoladę, kto nie kocha czekolady, to... To znaczy, że ma uczulenie. Nie znam takiej osoby. Wszyscy kochamy czekoladę, a mimo to wszyscy producenci produkują czekoladę. I nie każda czekolada jest dobra. I każda czekolada smakuje inaczej, nie każda jest dobra. Są wybitne czekolady w tym, mimo że teoretycznie wszystko jest to samo. Ja bym powiedział, że Czarny Mak jest taką czekoladą lepszą. Może to jeszcze nie jest Milka. Może to jeszcze nie jest Lindt. Ale jest to na pewno jedna z tych lepszych czekolad, które mimo że to samo, to jednak inaczej. Na przykład Wedel. Na przykład Wedel. Może być i Wedel. Wedel. No. Albo Goplana. O nie, Goplana, blech. Ja lubię Goplana. Blech, blech. W każdym razie, ja się zastanawiam w ogóle, bo mówimy o wtórności. Czy wtórność w ogóle jest zła? Patrzymy na romanse. Romanse wszyscy kochają. Znaczy, ci, którzy kochają romanse, to kochają romanse. One są wtórne, że o Boże, o rany boskie. A jednak ludzie je kochają. I wydaje mi się, że podobny, aczkolwiek nie tak specyficzny odbiór wtórności dotyczy też fantastyki młodzieżowej. Bo ona niby jest wtórna, ale to kochamy. Chcemy poznać nowych bohaterów. Ja lubię schematy. Ja też. I ta książka mi się bardzo, bardzo muszą podobała. Być tak jak naprawdę, tak jak tutaj, bardzo dobrze wykorzystane i tak jakby odświeżone. Wtedy je lubię. A jak są takie naprawdę kopiuj wklej, to już mnie to nie rajcuje. Ale to jest fajnie, bo to jest tak na nowo to przedstawione, więc... I zapewniamy was, że nie chwalimy tej książki dlatego, że znajduje się na niej moje zacne nazwisko. Za to nam nie płacą. Tylko po prostu dlatego, że to jest dobra książka. Tak. Fajna. I ja jestem nią szczerze bardzo mile zaskoczony. Ja też. Tak mile zaskoczony, że aż damy wam 3 egzemplarze do wygrania w konkursie. A co nam tam, nie? A co nam A tam? Co? Wydawnictwo sponsoruje Uroboros, więc będziemy rozdawali wolną ręką. Kochani, 3 egzemplarze bez nazwiska. Będziecie mieli tylko wspaniałą autorkę. Autorkę, którą notabene czytaczowa już bardzo kocha, bo lubi nikczemników i postaci typu Pandarcy. Więc coś w stylu czytaczowej. Pandarcy jest okej. Pytanie konkursowe brzmi: za co kochacie fantastykę młodzieżową? Krótkie odpowiedzi, liczące sobie jedno zdanie i nie zdanie sienkiewiczowskie, bo jak zobaczę jedno zdanie takie, to nawet nie będę czytał. I fajnie jakby było coś śmiesznego tam. Tak, my lubimy się pośmiać. Tak, lubimy podśmiechujki. Im bardziej rechotamy na czytanie waszych komentarzy, tym lepsze komentarze. Kto rechocze, ten rechocze, ty rechotasz. Ja śmieję się, Perlisie. No tak, właśnie taka ja.
No dobra. No w każdym razie, czas macie do 30 września, zostawiacie odpowiedzi w komentarzach. I cóż, tyle od nas na dziś. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Oczywiście wpisujcie też w komentarzach, za co wy uważacie za wtórne w fantastykach młodzieżowych, jakie punkty być może przeoczyliśmy, bo było tych punktów na pewno więcej, ale nie chcieliśmy skupiać się na takich drobnostkach, tylko na takich najważniejszych aspektach, takie ukąsić. Także piszcie też o tym. Dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał, obserwujcie profile na Facebooku oraz na Instagramie, a pierwszego czarnego maga, pierwszy rok Rachel i Carter od wydawnictwa Uroboros już znajdziecie w księgarniach. 19 września książka miała premierę. Także świeżynka. O! Trzymajcie się ciepło.